O, witam Was serdecznie. Szereg filmików na moim kanale oglądacie. Mam taką pasję, te kury. Tak, chcę Wam pokazać, tutaj pochwalić się i ogłosić taki konkurs, żeby były warunki, zasady jasne. Od dzisiaj, od tego momentu, jak zobaczycie film, niczym nie ryzykujecie, nie ponosicie żadnych kosztów. Takie dla zabawy. Po prostu chcę, wiele razy o tym mówiłem. Byłem w Stanach Zjednoczonych, mówiłem, Ania Grabarek przepowiedziała, to wspomnę, jaka jest wartość K2MK7 w jajku. Pokażę to moje jajko, pokażę od jakich to jest kur, od takich właśnie białych lekornów. Pokażę taką kurę, którą wyratowałem z fermy za 5 zł, a więc dałem jej drugie życie. Tam któryś, ci fanatycy po prostu opowiadają, że kurka to zysk, to kasa, to niewolnictwo i tak dalej, że to więzienie porównują. No ja taką kurę wziąłem z więzienia, z takiego, wspomnę na tym, jak ta kura wyglądała, pokażę Wam zdjęcia, dołączę, jak kura wyglądała. Zobaczcie, jak teraz wygląda, pokaż bliska, żeby była jasność. Pokaż, jak to wygląda, jaki ma kuper. Zobaczcie, kurka nie jest obsrana w żaden sposób. Pokażę, jak wygląda kubka, pełna, biało-czarna, a więc spolista. Przyszły te kury z fermy klatkowej, której wyjecie jajko. Ja kurę klatkowej nie napiłbym się jajka surowego. Wielu ludzi pije surowe żółtko. No jak można napić się od żółtko, od kury? Jeszcze raz do tego wracam z naciskiem, która jest chora, ma wodobrzusze, cieknie z niej chorą wątrobę, czy raka wątroby, i ma biegunkę, i na żółto, czy kokcygiozę. Taka kura przyszła z klatkowej. Kupiłem kurę za 5 zł, wiadomo, że to jest bezcen. I oczywiście ktoś tam opowiada, bajki, ci fanatycy opowiadają, że to miesiączka od kury. Kura niezapłodnione jajko, jak jest sama wyskołuta, jest to wegańskie jajko. Nie ma tu przemocy, nie ma tu żadnej wyzysku i nie ma tu żadnej kasy. Ja te kury kupiłem, zainwestowałem w te kurki 2000 zł moich pieniędzy, żeby te kury za 2 miesiące, 2,5 miesiąca dokładnie minęło. Zrobiłem badania tych jajek teraz i chcę pokazać, pokażę nawet na fermie w całym światu, jak jajko uzyskało, jaką zawartość witamin K2 MK7. Jajko ma również K2 MK4, gdzie normalnie w jajku to jest żółtku. Moja ma pierwszy raz na świecie wartość K2 MK7. Oczywiście D3 bardzo wysokie, 3 razy większe jak w normalnym jajku, dzięki zastosowaniu tranu z rekina. I oczywiście soi fermentowanej na to. Nie wziąłem ją tutaj na filmiku, Wam pokażemy. Co kury dostawałem? Wróćcie się na moim kanale, jest filmik. Osobno oddzieliłem kury, które dostawały partia kur, która dostawała K2 MK7, a wszystkie inne kury dostawały właśnie tran do paszy. Jest to mało minimalna ilość. Także wielu takich tych oszołomów, co tam pisze, nawiedzonych, puszczałem tylko filmy, zrobili kopiuj, tylko wejdź i kopiuj, tylko cały czas na tej zasadzie działałem. Ja jestem człowiekiem, który pracuje koło tego. Cały dzień poświęcam, nie byłem za całe lato w żadnym lokalu, ani nigdy nie chodzę do lokalu, nigdy nie wyszłem na piwko i na browara i nie jeżdżę BMW wypasioną, sfulkliwą, która, tylko mam Volkswagena 27-letniego. I takie ktoś mi tutaj powie, że kurka to jest wyzysk. Ja pytam się, jaki wyzysk, jak ja za nim zainwestowałem 2,5 miesiąca, karmiłem tak wysokiej jakości wartościami, pokazałem na filmika, jak kury są karmione, dostają fermentowaną soję, dostają właśnie siemię lniane, dostają słonecznik. Wszystkie pasze robię ręcznie, składam je od podstaw, nie kupuję gdzieś w fabryce. A więc takie jajko nadal o takiej wartości, z całą stanowczością twierdzę Wam, pierwsze na świecie. Jeśli ktoś ma takie jajko, to może pokazać na dokumencie. Ja mam załączony dokument, nie będę pokazywał firmy, jakie tu są wykresy robione. 3 miesiące to trwało, tu jest poziomy D3, tu jest poziomy B12. Trzykrotnie większa wartość B12 jak w normalnym jajku. I taki mały konkursik raz rozgłaszam dla moich znajomych, którzy oglądają. Dla pasjonata, który poświęca tym kurom od godziny 6 rana do godziny 23. Dostają pokrzywę, pytają ludzie, jak odrobaczyć kury, od razu powiem. Listing jaskółcze ziele, cały czas jeszcze kwitnie. I zobaczcie, daję to kurom. I kury sobie zaraz jedzą ten listing jaskółcze ziele. Odejdą i zjedzą. I tym odrobaczamy kury, dostają wrotycz. Dostają taką ilość niesamowitych ziół. Oprócz tego cały czas o te kury dbamy. Dostają tran, tak jak powiedziałem. I dzięki zawartości tranu, ta kura ma oczywiście swolem. To jest odporność, to co ludziom dawała Wam Wasza babcia. Kurka już ma grzebień czerwony, przyjechały biały z grzebieniem. Ta kura na fermie, można powiedzieć, była wyzyskiwana do maksimum. Farma ją wykosz 70 tygodni. Ta kura będzie u mnie żyła 7 lat. No zobaczcie, jak kura wygląda. Jest czyściutka, upierzona. Pokażę Wam na zdjęciach załączone, jak te kury wyglądały, jakie miały kupę. No jak z takiego jajka, które tam jeżdżę po fermach, ktoś tam daje odpady, jakieś pomyje, zepsute, czasami skiśnięte. On mówi, że to jajko sprzedają po 2,50. Moje jajko z tymi wartościami pierwszymi na świecie, jeśli ktoś takie ma, oczywiście niech pokaże, niech zrobi badania. Nie żeby było, że tu Sai Baba opowiada o szołom. Jest to udokumentowane. Do niedzieli, do 12 ten konkurs będzie trwał, bo od poniedziałku już ta firma wystawi jako gospodarstwo rolne, zgłosiłem. Jest to międzynarodowa firma,
Bratysław, jest to amerykańska firma. Bardzo trudno, robili 2 miesiące badania, bo szukali odczynników do K2 MK7. Są zaszokowani, że mam taką wartość K2 MK7, oprócz czego K2 MK4. K2 MK4 jest, szybciej się zużywa w źródku, K2 MK7 długi okres. Za to, że tak długo badania trwały, podzielę się z Wami, zrobią mi kolejne badania, gdzie jajka będą 7 dni miały maksymalnie, żeby zobaczyć, jak, czy nie obniża się wartość K2 MK7. A więc takie jajko dzięki zastosowaniu soi ma taką K2 MK7. Także polecam takie coś. Ja po prostu tymi kurami się zajmuję. Dam im kolejne życie, 2-3 lata będą u mnie żyły. O, kurka jest spokojna. Bialusienka, Lekhorn. To jest tej wartości jajko, białe jak śnieg od niej. Także takie kur, takie jajko ma. Zaraz pokażę, jak wygląda żółtko. Także jak ktoś tam zarzuca, jakiś fanatyk po prostu, że kurie się męczy. Rzeczywiście na fermie jest miliony kur i 70 tygodni. Dlaczego kury 70 tygodni wyrzucają? Bo ta kura wchodzi w przepierzenie i taki właściciel, ja z nimi rozmawiałem, nie opłaca mu się inwestować, bo ma kurs 100 tysięcy czy milion. Nie może wypuścić na wybieg tak jak ja, na trawę, dać im zioła, zająć się, musiałby zwolnić pracowników. Poniósłby ogromne koszty, musiałby zagnąć firmę, czasami mają 100 pracowników. Jest to niemożliwe. Jest to szansa dla takich małych rolników, przydomowych, babcia, która ma 5-10. Ja odratowałem taki kurek 100. Oczywiście tam padły mi dwie kurki. Oczywiście głodówka, tylko i wyłącznie na trawie. Tylko na trawie, żadnego ziarna, żadnego oleju. Żadnej diety keto, żadnej karniwora. I ta kura wyprowadziła. Po 7 dniach dostała oczywiście bardzo wysokiej jakości naturalne ziarna zmielone, przeze mnie zrobione. No i jeszcze raz zaznaczam, olej z rekina, a więc falen, a więc kwasy omega-3, kwasy alat, wszystkie wartości, które są w tym trawie. Pierwszy na świecie, kto będzie chciał odnowić swoją kurkę, Państwa, zwracam się do hodowców kur, do łyżeczkę na kilogram paszy, na taczkę taką 50 kg, pół litra i po 3-2 miesiącach kura ci się przepierzy, po 2,5 miesiąca będzie na filmiku załączone zdjęcia, jak ona wygląda, są to drastyczne zdjęcia. I zauważcie sobie, jak tak rozmawiam z Wami, taką kurę idzie do ubojni. Ona by 5 zł ją sprzedam do ubojni, to jeszcze im płacą 2 zł za taką kurę. I ta kura jest tak chora, tak się z niej leje, tak obsrana, ją oskubią, wrzucą do tej gorącej wody i Wy tą kurę w Biedronce kupujecie gdziekolwiek, w jakim markecie, kupujecie ją za 4,90 promocji. No i ktoś pyta, Grzegorz, czemu Ty nie jesz wspaniałego rosołu? No jak można jeść rosół z takiej chorej kury, która ma chorą wątrobę, daje chore jajka, ma biegunkę, o, się denerwuje nasza kurka. Zobacz. I ten lekor teraz się chwalę tym i pokazuje. Taki człowiek tam neguje to wszystko. Wielu fanatyków mówi, że to jest wyzysk. Jaki wyzysk jest takiego małego rolnika czy babci, która ma 10 kur, jak kura jest na wybiegu, dostaje paszę, ona się nie opiekuje tak jak ja od rana do nocy. Nigdy nie zaczynam całe lato, nigdzie nie jeżdżę, bo zajmuję się kurami. Nigdy nie chodzę do restauracji, do baru, nie piję browaru. I po prostu moją pasją jest kury. Te kurami poświęcam więcej czasu, jak ci normalni ludzie zajmują się żoną, dziećmi. Ja tu jestem sam, dlatego mogę poświęcić cały mój czas i moją pasję dla tych kur. Te kury są moim tutaj największym priorytetem. Wieczorem z nimi siedzę, rozmawiam, na kolana mi siadają. Także taką kurkę odmłodziłem. Wszystkie te kury, które są na zdjęciu, są w trakcie przepierzania. To są moje stare kury. Nie oczywiście Lekhorna, którego wziąłem z farmy, który ma 70 tygodni. I ta kura już niesie jajka. Jajka by kura przyniosła jajka, ona niosła. Oczywiście za 2 tygodnie straciła jajka. Jajka nie dało się wziąć do ręki, była tak miękka skorupa. Po prostu te automaty łapią jajko i robią dziurkę i oni po prostu wyrzucają tą kurę. Bo ona po prostu już ma, nawet mimo, że ją dają wapną, ona ma już tą skorupkę twardą, po prostu została ekonomicznie wykorzystana. Ona po prostu, ta kura ma dokładnie 1,5 roku, 70 tygodni i po roku, rok czasu im niosła, bo po pół roku niosą. I ta kura po prostu, farma ją pozbywa się do ubojni, czy sprzedaje takim małym gospodarstwom, babciom, które po prostu się tym zajmą. No ktoś mówi, Grzegorz, i taka kura idzie na rosół. Taka kura nie pójdzie nigdy na rosół, ona ma dożywocie, no bo kto kupi starą kurę, która będzie miała 3 lata, za 4 lata u mnie, no przecież nie będę zabijał kury, którą zainwestowałem teraz tyle pieniędzy na najwyższej pasz. Ta kura już ma dożywocie, bo starej kuri nie będzie gotował. Musiałaby się gotować cały dzień. Także taką ciekawostkę. Ci ludzie, którzy to negują, pewnie w życiu nie mieli tam, napisał kolega, że zajmował się kiedyś kurami u swojej babci, a był dzieckiem i królikami. No ale od tego czasu nie widział kury, on tylko kopiuj i wklej, kopiuj i wklej. Bo zajmuje się na interesie lajki i tak dalej. Pewnie mu płacą za lajki i on atakuje jeszcze tych ludzi. Niedługo będzie odbierał pewnie po wsiach. Jeździł babci, która ma 5 kurek, bo to jest zysk i kasa. Na tym nie ma żadnej kasy. Moje jajko nadal, zaznaczam, kosztuje złotówkę. Gdzie z tymi wartościami nie ma, z całą świadomością, pokażę to całemu światu, nie ma, nie, że chwaląc się, że tu się wywyższam, że ego. Moje jajko nie ma. Ktoś ma takie jajko, jakaś ferma, która ma milion kur, ja mam parę kurek, na tym się nie da zarobić w żaden sposób, gdzie jajko jest złotówkę, a pasza mnie kosztuje złotych 20. Także no tak, tak to wygląda, tej jakości pasza. Jest to moje hobby, ja to kury szanuję, dostają codziennie trawę, dostają glistnik, jaskółcze ziele, dostają zioła. I te kury są zdrowe, kubki mają wzorcowe, przyjechały,
Lało się z tych kur, dosłownie były obsrane, pokażę na zdjęcia. Drastyczne zdjęcia, kura była wydziobana do goła. Po prostu nie miała żadnego piórka. Dlaczego? Bo na fermach zrobili z niej wegankę. Kura nie jest weganką, pokazałem wam na filmika. Je ślimaki, wykopuje drzownicę, ogród tu jest tak przekopany. Mam wybiegi tutaj, całe hektary trawy nie wypuszczam, bo mi zabije lis. U góry zobaczcie siatkę, mam jaszczębie, zobacz. O, zobacz. Wszystko jest zabezpieczone. W tamtym roku 33 kury mi zabiły, lisy wyniosły. Matka z młodymi przychodzi dla zabawy, zabijają. Jaszczębie z góry atakują, także tak muszę chronić te kury. Mimo mając tamten roku na wybiegu, na trawie, na hektarach, po prostu lis codziennie zabija. Poszłem sobie na herbatę do domu, w tym czasie w środku dnia zabił 30 kur. Dla zabawy, bo samica przychodzi z młodymi. Ja mieszkam w lesie. Tu mamy miód w lesie pod moim ogrodem botanicznym. Niedźwiedzie zniszczyły ule 2 lata temu w takich śniegach. Także i wilki czasami przychodzą słowackie. Także no ja nie mam możliwości. Nawet borsu przychodzi do tego i kurę mi upolowa. Także wracam tego, jak odmłodziłem kurę i czym ja żyję. Jak ktoś mówi mi tam na filmiku, że to kasa, że to wyzysk, że to złodzie, że to jest więzienie dla kur. Jakim więzieniem? Jeśli kura jest babci na wybiegu, cały dzień chodzi, grzebie, to jest największą wolność, którą ona dostała. Czasami ci ludzie starsi nawet nie zabijają tej kury, bo starą kurę się nie da zabić. U mnie kura żyje 7, 4, 5 lat, naturalnie po prostu odchodzi ze starości. Takiej kury się nie sprzedaje. Dlatego taki nacisk kładę na to. I ten konkurs będzie polegał na tym, wracam do konkursu teraz, tutaj rozgadałem się, emocjami gadam, bo się dziwię takim ludziom, którzy po prostu nic nie robią, tylko wklejają na internecie, a w życiu pewnie kury nie miał, nigdy nie opiekował. Nawet zradzam się, mój kolego, ty wiesz, o kim ja mówię, weź nawet takie 3 kury z fermy, pokaż jak wyhodowałeś, daj na balkon, daj do ogrodu, daj do sąsiada, pokaż jak zająłeś się tą kurą, uratowałeś 10 kur, pokażesz wtedy, że miałeś im litość, empatia, tak tylko mówiąc cały czas. Ja te filmy już nie mogę oglądać, bo wymiotuję. To są kładną film na emocje dla ludzi. Pokazują o tych rzeźniach, o tych ubojniach, o tych mordercach. Ja po prostu wymiotuję, a nie mięsa od dziecka. A więc nie, kto hoduje kury, nie je tych kur, bo to są po imieniu ich każdą za. Także taka ciekawostka tych wszystkich oszołów, którzy chcą zniechęcić tych ludzi do tego jedzenia mięsa. Ktoś to robi w humanitarny sposób, tak to od wieków, oczywiście z zasadami. Nie, że gdzieś tam mordują, wywożą samochodami i kury cierpią. No na pewno nie kupiłbym w żadnym markecie kury, która jest na promocji tam za 4,99. No tak wygląda moja kurka Lekor. Tak wracając do tego opowiadam, bo ludzie nie znają, ci co mnie nie znają. Teraz dla zabawy możecie wziąć udział w takim konkursie. Możesz taki drugi filmik właśnie zrobić, króciutki. No, zrobimy jeszcze jeden taką zajadkę. Na Facebooku kto powie, każdy będzie widział odpowiedzi. Nie pokazuję tutaj na zbliżeniu, bo byście odczytali tutaj wartość. Sama firma, będę we wtorek w Bratysławie, będę w instytucie. Sami ci wszyscy naukowcy, według tabel, które są na internecie, te, które są na świecie, klatkowe, Amerykanie badali, są w totalnym szoku na taką zawartość witaminy D3. Oczywiście ma witaminę K2, MK4 i K2, MK7, gdzie kura normalnie nie ma K2, MK7. Dzięki zastosowaniu soi, już we wtorek mam spotkanie z firmami słowackimi, które są zainteresowane do produkcji przemysłowej właśnie na takich fermach, prowadzić tą soję fermentowaną. No bo przepatrzcie, buteleczka takiego K2MK7 na rynku waży od 150 zł do u nas 50, też pokażę, w nagrodzie będzie K2MK7, nie wiemy czy ono jest zabezpieczone, pokazują tam, że musi żelazem, że przyciąga magnez, że ma różne odczynniki chemiczne. Może ona jest, nie wiem, kura w jajku, ponad wszelką wątpliwość, a więc kupując 30 jajek po złotówce, za 30 zł dostajesz praktycznie w prezencie buteleczkę za 120 zł K2MK7, czy D3, czy witaminę B12. Również pokażę wyniki, B12 będą jeszcze raz robić, bo nie mogą nawet uwierzyć, że taka wartość B12. Dzięki zastosowaniu tranu właśnie, w tym rybnego tranu, oczywiście dorsz, rekin, tak zaznacza mi tuńczyk, oczywiście z Norwegii. Wszystkie ma testy, dostaliśmy od firmy, która do aptek dostarcza to, także najwyżej nie jest zanieczyszczony w żaden sposób. Także taki konkurs ogłaszam, do nikogo nic nie zmuszamy, kto dla zabawy chce określić, dostanie, zaraz pokażę jaki prezent, kurkę już zaraz, o, puszczę jeszcze drugi filmik, puszczę, pokażę wam zaraz jaki prezent przygotowałem dla was, zawartość 500 zł tutaj, to jest olej z rekina, to jest cały ten zestaw miodów, to jest nasze octy, najnowszy octy czarny, figa i bezczarny. Nasz ocet miłości to jest robiony tylko i wyłącznie na jabłka 120-letnich drzew od mojego Antonówek, na miodzie oczywiście, bez użycia cukru. Oczywiście ocet miłości, który jest, ma 10 lat, gęsty jest jak olej. Oczywiście nasze kozie mleko, najlepszy na świecie, który mamy tutaj olej, miód, niszkowy miód dostaniecie. Jedyny pierwszy miód spadziowy o kolorze zielonym, dlatego że spadziodłowa spadła na skały i zlizały to pszczoły, jest opisane, jest to świętokrzyskie, taki miód istnieje, to nie jest farbka.
Dostaniecie wspaniały ocet, miód, gorczyca, wysoko poduszki na serce, na zakrzepicę kapitalnym. Mało kto w Polsce ma, wozimy na gorczycę pszczoły. Oczywiście nasz maraton, miód pitny, oczywiście 30 ziół, fermentowany, nie jest to żadna nalewka. Oczywiście dostaniecie najwyższej wartości miód wrzosowy, który jest na prostatę, wielu ludzi zna, jeden z najdroższych, jak jest w Polsce. Także takie coś dostaniecie, oczywiście kapca i cynę, która jest na pasożyty, też będzie można ją dostać za w tym prezencie. No i oczywiście my mówimy o K2MK7, nagrodę, będzie to K2MK7, nasze w Łodzi robione z wszystkimi atestami. Łódź oczywiście, zdrowie bez leku, pomaga mi w tym, sam bym nie był w stanie ufundować takich nagród. Cieszę się, że współpracujemy z nimi, pokażę ten wynik. I wynik oczywiście będzie w poniedziałek międzynarodowy, międzynarodowa firma będzie na internecie. Nie, że coś skopiowałem, coś opłaciłem. We wtorek pokażę wam ten instytut, jak wygląda. Będę tam w tym instytucie, będę rozmawiał, właśnie tam są firmy, które już są zainteresowane tymi jajkami. Trwało to bardzo długo, przepraszam, że wielu razy już mówiłem, nawet w Stanach o tym mówiłem. Od lutego praktycznie się przygotowałem do tego. Teraz czekałem, aż te kury po 2,5 miesiąca właśnie będą nosić takie białe jajko. I to białe jajko teraz pokażę, jak wygląda żółtko, jak twarda skorupa jest K2MK7, bo tu mam te, które dostawały soję i te, które są normalnie na wybiegu. Te, które normalnie kury mam tu chodzą, również mają zawartość D3, K2MK7, K2MK4 one mają i mają B12. To ponad wszelką możliwość. Tej jakości jajko będę teraz gdzieś tam wyjeżdżam, będę znowu ta duża rolnika. Tej wartości jajko za taką cenę, mógłbym podnieść cenę do 2,53. Nie robię tego, nie robię tego dla biznesu. Robiłem to dlatego, że ja sam jem jajka surowe i muszę mieć wyjątkowo idealną, zdrową kurę. Jeśli kupujecie gdzieś jajko, pijecie surowe z jajka, idziecie do małego takiego przydomowego, gdzieś tam ktoś sprzedaje na wybiegu, najpierw pokażcie, żeby widział kurę. Jak kura jest obsrana cała, po pachy, ja pokażę, załączę, jak tu przed chwilą przede mną kubki wychodzą. Pokażę wam na zdjęciu, jak wygląda kubka. Ja widzę czarno-białe kubki, wszystko wzorcowe, wątrobę ma zdrową. I od takiej zdrowej kury możemy wypić surowe jajko. Pokażę zaraz, jak żółtko wygląda takie właśnie jajko K2MK7. Skorupki nawet może spaść na dzień, tak ciężko jest, bo przekierowało to K2MK7. Ten wab, który kura dostała po krzywach teraz kwitnących, ma już nasiona. W tym czasie pokrzywa ma bardzo dużo zawartość wapna. I to K2MK7 uskalnie przekieruje. Jestem na przykład dumny z tego, że już farmy się zainteresowały tym. Pracuję oczywiście, polecam panią profesor Majewską z Instytutu Drobiarstwa z Olsztyna. Według jej książki, wiele razy badań tu robiłem, była u mnie tutaj, przyjeżdżała pociągiem, robiliśmy grupę, partię, dawaliśmy indykom paszę, ten jarzynkę, bo tam jest ten, co to? Nie sól, tylko glutaminian sodu, pokazaliśmy, jak to działa, jak się przyzwyczają indyki, nie chciały dotknąć potem paszy, bo w jarzynce jest glutaminian sodu. Także takie ciekawostki, doświadczeniaśmy dorobili, ona to w książce pisała. No i taką kurę wam polecam, możecie kupić na farmach. Kupujecie taki ocet, też wychodzę naprzeciw ludziom. Nie ma w Polsce za 30 zł, wyślemy wam to za 30 zł wartość oleju z rzek pawłowego. Także zaznaczam jeszcze takim właśnie wszystkim tym fanatykom, którzy mówią, że kura została w jakiś sposób uwięziona dla zysku. Ja nie mam tutaj żadnego zysku. Oczywiście ją odhodowałem 2 miesiące, poświęciłem jej czas, pieniążki, po to tylko, żeby mogła żyć spokojnie. Jak to jajko zniesie, ona nie niesie 30 jajek, bo w jajowodzie, jak ją rozkroicie, to ma co najmniej 120. Jeszcze raz zaznaczam tym wszystkim fanatykom, kura jest to nielotem, nie da się jej wypuścić na dół, bo ją zabiją lisy. Kury jest parę miliardów na świecie, a więc nie daje on mi odpowiedzieć, co z nimi zrobić. Stopniowo zmniejszać te farmy, robić takie małe gospodarstwa przydomowe, gdzie ta kura ma warunki i nikt ją nie wykosztuje, bo ona nie znosi tylko 30 jajek. Oczywiście jak 30 zniesie, to usiądzie na nich. No nie można wszystkich kur usadzić tu na jajka, bo co bym zrobił z tymi młodymi, nie da się ich zabić. A więc kury mogą tylko usiąść, tylko parę kurek, jak chce młode stado mieć. Także ta kura znosi w ciągu roku rekord znany na całym świecie, Chiny. Zaznaczam, dlaczego białe jajko? Dlatego, że można go rozpuścić w cytrynie, możecie robić sobie wtedy, uzupełniać najlepsze wapno świata. Całe Azja, Chiny, Rosja, Ameryka, wszyscy mają białe jajka. U nas jajka białe się nie przyjęły, bo komuny pamiętają, że były chłodnicze, zawsze były popsute, bo nie były zapłodnione, szybko się psują. Zapłodnione jajko ma Rafał w Bułgarii, pokazał od maja. Możecie sprawdzić na internecie, jak pisze. 3 miesiące, pokazałem pół roku jajko w soli moje. Od listopada do maja i nie psuje się to jajko. Takie wartości. Także takie króciutkie filmiki pokazuję wam. Te nagrody czekają na was. Jeszcze raz ustalam, żeby było jasne ponad wszelką, tu je zaraz pokażę jeszcze raz w krótkim filmiku. Konkurs będzie trwał do niedzieli do północy, żeby nie było rozczarowań. Kto poda jedną z tych wartości, chociaż prawidłowo, może podać jedną wartość D3, może podać K2MK7, K2MK4 i B12. Jeśli poda któryś z tych wartości,
prawidłową lub zbliżoną, nie będziemy już tam o 10 mg jest tolerancja, mikrogramów, a więc wtedy wygra pierwsze miejsce. Będzie i drugie, trzecie miejsce, oczywiście połowę tej nagrody będzie na drugie, trzecie miejsce. Jest to taka zabawa, interesujecie się kurami, jest to wyzwanie dla hodowców kurek przydomowych, mają pasję, mogą poczytać na internecie, ile jest normalnie, a więc mogą się poduczyć przy okazji, są tabele międzynarodowe, ile ma jajko normalnie KD3 w swoim jajku. Ja dzięki zastosowaniu tranu tak uzyskałem ogromną wartość. Firma Bratysławie jest po prostu, jeszcze raz powiedziałem, zaszokowana, że taką wartość mają jajko D3. I pokażę to we wtorek, będę w instytucie. Pokażę wam teraz oryginalny certyfikat, będzie na internecie moje gospodarstwo. Także polecam wszystkim i cały czas zapraszam do zabawy. Wspaniała zabawa i chcę polecić tym wszystkim fanatykom, którzy tak negują to wszystko kurę i mówią, że kura na wybiegu ma więzienie i to jest tylko kasa, że niech uratują chociaż 3 kury, pokażą jak wychowali, zają się tym cały dzień i wtedy poświęcą temu czas i mogą ze mną rozmawiać na temat empatii do kury. A tak to tylko lajkują, wklejają i w ogóle nie interesują kurą, mają w dupie tą kurę, tylko chodzi o lajki. A w życiu nie odratowali żadnej kury. Nigdy nie poświęcili 2 zł na uratowanie kury. Ewentualnie fundacje, które jeździły, zabierały ludziom krowy, potem ta krowa ginęła gdzieś tam z głodu, sprzedawali ją na giełdzie za mięso w ciężkich warunkach, odebrali starej, schorowanej osobie, zamiast jej pomóc zrobić stodołę, warunki, dać do opieki, to zabierają brutalnie te kury, tylko po to te krowy, po to tylko, żeby sprzedać, żeby zarobić, żeby kupić lepsze BMW wypasione, jeszcze z większą klibą, chodzą wypasieni w bucikach, takiej lakierka, w ubraniu od Marmaniego, nigdy nie siedzieli tak w gnoju, jak ja od rana wieczora. Zaznaczam to z takim naciskiem, bo widzę, jak ten świat jest podzielony. Jak tam kolega mi atakuje, mówi, że kury to nie wola, jajko nie jest wegańskie, bo to było przemoc. Tu nie było żadnej przemocy, ta kura jest szczęśliwa, że ona siedzi tu ze mną, że może dostać pokrzywy. Codziennie narywam wieczorem im pokrzywy. Oprócz tego dostają cały czas trawę. I pokrzywa je po prostu ratuje, to jest kwas mrówkowy, to jest teraz duża zawartość wapna, ogromna. Także przekieruje to D3 i dostają cały czas transrekina K2MK7. Także zapraszam do tej zabawy, jeszcze króciutkim filmiku na Facebooku, ten film będzie na YouTubie. Taka ciekawostka kura, ktoś chciał będzie pytać, to powie. Moje kury teraz się przepierzają, wszystkie te kury stare, brązowe to mają 3 lata, ta kurka z fermy klatkowej za 5 zł ma 70 tygodni, a więc 1,5 roku. I nadal z całą pewnością jestem przekonany, jest zdrowa, odrobaczona, dostała glistniga z kurczeziele, dostała wrotycz i ona teraz będzie kolejne 2,5 roku, 3 lata mi niosła jajko. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam do takiego konkursu. Od teraz, od momentu filmu, możecie pisać pod filmikiem w tekstach czy na Facebooku wartości. 3 wartości raz zaznaczam. D3, B12 i K2MK7 i K2MK4. Te 3 wartości. Jeśli któryś z tych zgadnie wartości, jest taka nagroda dla nich. A jeśli ktoś zgadnie wszystkie te wartości, to po prostu dokona cudu. Nasza jasnowicka Ania Grabarek również to przepowiedziała w Ameryce. Też to ogłosimy. W poniedziałek będzie certyfikat na stronie cały. Pokażę wam go, że tu nie ma ściemy. Nie ma, że tam ktoś przepłacił badania, jest to poważny instytut. Tam nie ma, że dałeś 20 zł i ci przepisali to, co chcieli. Te badania trwały 2 miesiące. Pokażę wam, jakie odczynniki sprowadzili, specjalne probiotyczne bakterie, żeby się mogły rozwinąć K2MK7, żeby ją mogli zbadać. W Polsce nie ma instytutu, odwiedziłem wszystkie lubelskie instytuty, jakie tylko są. Sama pani profesor pomagała mi znaleźć badanie K2MK7. Nie ma instytutu. Badają mięsie, badają w serze, fermentowanych serach lub takich suplementach, jak pokazałem, tak my mamy. Mogą sprawdzić, czy to jest K2MK7. W żółtku do tej pory nikt w Polsce nie bada. Jeśli ktoś zrobi badanie i pokaże, ma podobne kury, to może ze mną porozmawiać na temat jakości swoich jaj. Tej samą dumą mogę powiedzieć, że to jajko ma takie wartości. Jedząc takie żółtko, uzupełniasz organizm z D3, oczywiście K2MK7 i K2MK4. I B12, które u wegetarian jest akurat zawsze braku, jedzą tam te drożdże, no i chwalą się tym, że są wegetarian. Również jestem wegetarianem, nie weganem. W 13 roku byłem weganem totalnym i rozchorowałem się na czuskę. Także polecam, oglądajcie nasze filmiki. Już we wtorek będziecie mogli widzieć prosto z instytutu na żywo. Mam tam wyniki, certyfikaty. A do niedzieli przyjemnej zabawy życzę wszystkim. I kto zgadnie taką wartość tego jajka, jest taka wartość nagród naszych, produkty nasze za 500 zł. Zapraszam do zabawy i cieszę się. Myślę, że nie będzie nieporozumień. Zaznaczam, od momentu filmiku do niedzieli o 12 w nocy. Ktoś to napisze już o 1, bo gdzieś tam wyczytał, znalazł. Już to nie będzie aktualne, bo czasami ludzie dwóch tych samych, tak jak o D3 napisałem, potem, żeby nie było nieporozumień. Ktoś to napisał do godziny niedzielę 12, zamykamy ten konkurs i nagroda przyjdzie do domu, musi mi podać wtedy adres. Ogłoszę wtedy, że on to rozwiązał tą zagadkę. Polecam zabawę i dziękuję wszystkim i zapraszamy do nas wysyłać te informacje. Dziękuję.
O, witam serdecznie. Jeszcze pokażę, jak wygląda eko. Wszystkie certyfikaty przebadane. Jeszcze raz, kto nie widział moich filmików. Pierwsza na świecie tej jakości jajko, wysoką wartością D3, K2MK7, K2MK4 i B12. I pokażę Wam takie żółtko, które było badane do instytutu. W Polsce tego nikt nie potrafił zrobić. Zobaczcie, jaka jest jakość skorupki. Jest tak twarda, że o, ciężko nawet trzaskać skorupę. Jest takiej jakości, zobaczcie. Nie idzie. O, zobaczcie, jak wygląda jajko. Nie? Tej wartości jajko nożem już rozczyciąłem. Jajko z K2MK7. Zobaczcie, jak wygląda kolor. Również K2MK7. Skorupka bardzo twarda, o. Zobacz. O, już kury tu przychodzą, już by sobie najlepiej schadły. Uciekaj. No i taką wartość żółtka mamy. To są jajka, które miały przechowane. To są jajka 2-2 miesięczne. Jajko, żółtko jest wartości, nie da się oderwać od skorupy. Pokażę Wam wartość, jakość tego jajka. O, a tu są jajka, które są akurat dzisiejsze z naszego wybiegu. I zobaczcie, jak wygląda takie jajko. O, zobaczcie. Jajko każde jest zapłodnione, zobaczcie. Nadal nie da się oderwać, tutaj pokaż. Nie darwę się oderwać. To są jajka 2-miesięczne, były przechowane. To jest jajko świeże, dzisiejsze, praktycznie ma godzinę. Tutaj widać spermę, to są wiązania helatowe. I one trzymią w środku elipsę, żółtko chyba na środku. I nie da się oddzielić praktycznie żółtka od białka. Tu już jajko po 2 miesiącach bardziej zostało, więcej się ten, bo zbawiło bańki powietrznej, odparowała woda. O. I zobaczcie, to są świeże jajka, dzisiaj zniesione. To żółtko jest pełnej wartości. Również kura karmiona jest olejem z rekina. I takie wartości mamy. Chodzi o K2MK7, skorupka jest bardzo twarda, nie do zniszczenia. I tej wartości kury dostają cały czas olej z rekina. Polecam wszystkim i taką musicie zawartość uwagę na jajko. Zobacz, nawet nożem nie potrafię rozdzielić tego. Zobacz, jak żółtko jest silne, stworzone, to jest życie. Nawet nożem rozwalam i nie da się tego żółtka oddzielić. O, dopiero nożem rozciąłem żółtko i nadal jest całe. I białko dopiero elipsa trzymie. Polecam tej jakości jajka, jeśli pijecie surowe żółtka. Warto mieć wiedzieć, jaka jest kura, czy jest zdrowa, czy nieobsrana. Zapraszam na mój kanał, tam to wszystko jest pokazane. Jestem pasjonatem, zajmuję się tym i moje kurmy na pewno nie są tu w jakiejś niewoli czy w więzieniu. I nie jest to robione tylko dla zysku, tak jak tam podają, tylko dla pasji, bo się tym zajmuję od rana do wieczora. Pozdrawiam Was i dziękuję.